Bo taką mam przypadłość i w zasadzie w tej konwencji chciałem Państwu coś opowiedzieć. Więc po takim wstępie jak Twoim, Haniu, to... Dobrze, ja się speszyłem trochę z tą swoją technologią. Mam taką prośbę, czy mógłbyś mi... Bo mamy trzy kwadranse, prawda? Czy mógłbyś mi pokazywać, tak, jeden kwadrans minął, dwa minęły, trzy minęły? Dobrze. Ja od wielu lat się zajmuję zawodowo obiegiem informacji, newsów, wiadomości, tego, co Państwo na co dzień często macie z tym styczność i mogę powiedzieć nieskromnie, że gdzieś tam sobie zapracowałem na taką renomę faceta, który publikuje tak zwane wiarygodne wiadomości, sprawdzone źródła, ujawnia źródła, no i na przestrzeni tych 10 lat w zasadzie nie wpadłem na już dużą minę, żeby promować jakąś wiadomość, która się potem okazała kompletnie wyssana z palca. Ale mówię o tym Państwu nie po to, żeby się tym chwalić, tylko wręcz odwrotnie, żeby powiedzieć, że w pewnym momencie swojego życia zadałem sobie takie pytanie, właściwie dlaczego ktoś mówi, że newsy, które ja, albo w ogóle inne tak zwane alternatywne witryny, bo oczywiście mówimy o newsach alternatywnych, a nie o tych głównego nurtu. Dlaczego my taką mamy skłonę, że uważamy, że te alternatywne newsy są jakoś bardziej wiarygodne niż te newsy, które są głośniej, tak? Spróbuję. No bo gdyby tak spojrzeć okiem kosmity na tę całą sytuację, a to taki zabieg, który w ogóle serdecznie Państwu polecam w różnych okolicznościach, okiem kosmity, czyli zupełnie z góry i w miarę możliwości uwolniwszy się od naszych skojarzeń, takich ścieżek, przetarłych tych łączenia różnych faktów ze sobą, więc jak ktoś tak spojrzy z góry na naturę newsów, wiadomości, które dostajemy, to w zasadzie te newsy, które są w dzienniku telewizyjnym, one się w sensie faktury jakoś się niczym nie różnią od tych newsów, które ja publikuję na przykład na swoich alternatywnych jakichś tam opowiastkach, bo one mają tę samą właściwie scenografię powstawania, tak? Że coś niby się gdzieś wydarzyło, że ktoś to zobaczył, czasami udokumentował to na filmie i potem media to powtarzają. Tak naprawdę taka sama historyjka zachodzi w przypadku mediów głównego nurtu, taka sama historyjka zachodzi w przypadku mediów alternatywnych. Przecież ja nie byłem tam na miejscu, żeby móc powiedzieć, słowo wam daje, że to się wydarzyło. A nawet gdybym tam był na miejscu, to też pewnie większość z Państwa ma takie doświadczenie i taką obserwację, że 10 osób oglądających to samo zjawisko będzie miało 10 innych relacji na ten temat. Więc tak naprawdę nie ma obiektywnego powodu, dla którego te tak zwane jedne newsy mogą być bardziej wiarygodne niż drugie. Można się kłócić tylko i wyłącznie o interpretację tak naprawdę tych wydarzeń, o których mowa, ale z drugiej strony wiemy w tej chwili też, że istnieje mnóstwo w tym obiegu newsowym wiadomości, które są kompletnie sfabrykowane, to znaczy nie stoją za nimi żadne fakty, a filmy, które je ilustrują, są zrobione na komputerze i jestem Państwu też w stanie tego typu przykłady pokazać zarówno w przypadku mediów głównego nurtu, jak i w przypadku alternatywy. W związku z powyższym, tak widząc to coraz wyraźniej przez lata, no popadłem oczywiście w dysonans poznawczy, co ja robię, sobie pomyślałem, no bo właściwie to mógłbym sobie wyssać dowolne historyjki z palca. No, ile osób sprawdza tak naprawdę źródła i linki, nie? I tak zobaczyłem ten cały mechanizm. Zdałem sobie w tym momencie sprawę z tego, że te wszystkie wiadomości, którymi my się karmimy, one nie służą bynajmniej temu, jak nam się wydaje, żebyśmy my byli lepiej poinformowani, tylko one wprowadzają do naszej świadomości pewien obraz informacyjny rzeczywistości. I w zasadzie to nie ma żadnego znaczenia, gdyby czy one... Jak siedzę, nie wiem, 10 lat na różnych anglojęzycznych forach internetowych, to widzę, że cyklicznie powracają te same historie. Jak gdyby wchodzi kolejna, można powiedzieć, ekipa na takie fora, wyciąga znowuż te same historie, o których już dawno wiadomo, że one są kompletnie fałszywe i wyssane z palca, ale one żyją swoim własnym życiem i ludzie to poważnie traktują i biorą to jako poważne wiadomości, bo też, jak pewnie Państwo doskonale wiecie, jak się coś opublikuje w mediach, to potem strasznie trudno się z tego wycofać. No, ktoś to kiedyś mierzył i liczył i jeżeli przyjąć, że 100% odbiorców jakiejś wiadomości kompletnie wyssanej z palca, że pula odbiorców, przyjmijmy, że to jest 100%, że usłyszeli jakąś wiadomość i ją przyjęli, to jeżeli potem się pojawi dementi tej wiadomości w tym samym medium, to się liczy, że 15% ludzi w ogóle zarejestruje ten fakt. Czyli dla pozostałych prawie 90% ludzi nie istnieje taka instytucja jak odwołanie jakiejś wiadomości. Więc to, co pójdzie w eter, to pójdzie w eter. I to gdzieś tam kształtuje naszą świadomość i jakoś nas to buduje. I w tym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że właściwie to jest taki proces
programowania naszego umysłu. Ja zresztą od dawna mówię, że największym budżetem na tym świecie bynajmniej nie jest budżet militarny, tylko jest budżet medialny, czyli dokładnie ta cała kasa, która idzie w to, żeby naszą świadomość kształtować tak, a nie inaczej. I przez medialność rozumiem nie tylko media typu telewizja, radio i tak dalej, ale cały system edukacji, w zasadzie całą popkulturę. To jest bardzo szerokie pojęcie, jakby to wszystko, co nas gdzieś tam dociera. Ja w pewnym momencie zacząłem to widzieć w ten sposób, że to działa na takiej zasadzie, jakby nas programowało. Z drugiej strony mam też od wielu, wielu lat takie poczucie i takie przekonanie, że jeżeli w dużym skrócie myślowym przyjąć, że komputer jest jakby szczytowym osiągnięciem człowieka, nie mówię o kwantowym, bo nic o nim nie wiem, ale mówię o tym przedkwantowym, to najprawdopodobniej jest on stworzony na podobieństwo, no i zgodnie z powiedzeniem jako na górze, tak i na dole, na podobieństwo naszego umysłu. I kiedy zacząłem ten mechanizm śledzić, no to... I to jest to, o czym Państwu mówiłem na początku, że przepraszam, że będę się często odwołał do takiego technologicznego myślenia, ale nagle się okazało, że właściwie to wszystko, co ja wiem na temat używania komputera, programowania komputera, wykorzystywania komputera i problemów z komputerem, to się świetnie jak gdyby nadaje jako pojęcie, jako terminologia do opisywania różnych problemów, które się dzieją z naszym umysłem. No. W tym samym czasie też trafiłem, pewnie jak wielu z Państwa, na taki szeroko dyskutowany wątek, czy aby nie jest tak, że my żyjemy w jakiejś rzeczywistości wirtualnej. Jest taki temat, można do niego podchodzić poważniej, mniej poważniej. Różni dziwni i ciekawi ludzie twierdzą z uporem maniaka, że żyjemy w jakiejś tam, nie wiem, rzeczywistości wirtualnej, hologramie. Różnie to jest opisywane. W każdym razie istnieje szereg różnych konceptów, za którymi stoją nawet całkiem poważni ludzie, w myśl których rzeczywistość, którą my postrzegamy wokół siebie, no nie jest tak prawdziwa, jak nam mogłoby się wydawać. A mało tego, że nie jest tak prawdziwa, jak nam mogłoby się wydawać, to właściwie, że możemy na tę rzeczywistość spojrzeć trochę tak, jak w tej chwili patrzymy na rzeczywistość gier komputerowych. I właściwie ta różnica pomiędzy grami komputerowymi a naszą rzeczywistością jest coraz mniejsza. Zresztą wiecie, że są takie gry pod tytułem Second Life, gdzie można sobie swoją własną jak gdyby postać wykreować i mieć tam kompletnie drugie życie, dokładnie drugie życie, małżeństwo, przyjaciół i można spędzić 24 godziny na dobę, jak ktoś chce w tych grach. Więc jak gdyby takie momenty, w którym ta rzeczywistość wirtualna zaczyna się jakoś dziwnie dobijać do naszego życia, jest ich w gruncie rzeczy coraz więcej. I teraz jest tak, że my jesteśmy o krok od momentu, w którym będziemy, w sensie technologicznym, jesteśmy o krok od momentu, w którym będziemy w stanie wykreować taką rzeczywistość wirtualną, że ona będzie dla nas kompletnie nie do odróżnienia od tego, co nam się jawi jako jawa w tej chwili. Tyle nam brakuje. Naprawdę bardzo niewiele. W tej chwili jeszcze to wymaga zakładania okularów, w tej chwili jeszcze to wymaga jakiegoś interfejsu, który pozwala się komunikować pomiędzy mną, tym, który to ogląda, i tą interaktywną rzeczywistością wirtualną, aczkolwiek już w tej chwili trwają badania na tym, żeby tak naprawdę ta komunikacja się ograniczała do tego, że sztuczna inteligencja obserwuje już ruchy naszych gałek ocznych, plus jesteśmy podpięci tutaj trochę do głowy tym i owym i w zasadzie oni są w stanie czytać wszystkie nasze myśli, chęci i zamiary, jesteśmy w stanie sterować tą rzeczywistością wirtualną już bez używania rąk, tylko i wyłącznie swoją własną myślą. Nawiasem mówiąc, logiczny wniosek, że jeśli to się udaje zrobić w jedną stronę, to też będzie to można zrobić w drugą stronę, co jest dużo bardziej niepokojącym pomysłem, bo w tym momencie to już taka wizja, w której ta rzeczywistość wirtualna będzie nam jak gdyby wpuszczona bezpośrednio do głowy i będziemy się nią mogli bawić, a przynajmniej tak nam się wydaje, że będziemy się nią mogli bawić tak, jak mogłoby się zdarzyć. No. Żeby ten temat tej rzeczywistości wirtualnej jakoś Państwu jeszcze domknąć. Jest taki facet, filozof norweski, on się nazywa Nick Bostrom i on jest autorem takiej hipotezy, która się nazywa hipotezą symulacji. To jest w sumie taki najbardziej powszechnie przytaczany przykład, dlatego sobie myślałem, że go Państwu teraz szybko przytoczę, jak można myśleć o tej rzeczywistości wirtualnej. Nie? On twierdzi, że istnieje jedyna cywilizacja bazowa, taka pierwsza, pierwotna, w domyśle biologiczna, za jaką my się uważamy, która na drodze swojego rozwoju doszła kawałek dalej niż my jesteśmy w tej chwili. To znaczy już technologicznie właśnie potrafiła zbudować taką rzeczywistość wirtualną, która była nieodróżnialna z punktu widzenia gracza od jawy
I że jakby w ten sposób powstała taka pierwsza wirtualna cywilizacja niejako jako gra komputerowa i ona się dalej rozwijała i ona doszła w swoim rozwoju do tego samego etapu, bo oczywiście przecież wiadomo, że ta cywilizacja gdzieś tam no, ma zaszczepiony ten wzorzec swojego stwórcy, przekroczyła kolejny próg technologiczny, również potrafiła stworzyć rzeczywistość wirtualną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w myśl tej jego koncepcji to tak naprawdę jest jedna taka bazowa rzeczywistość, nazwijmy to z krwi i kości, a dalej to już są takie miliony różnych cywilizacji wirtualnych i być może my jesteśmy jedną z takich cywilizacji wirtualnych. Są różne podejścia do tego tematu. Jeżeli pewnie część z Państwa widziała film pod tytułem Matrix, to być może pamiętacie tam kostkę wpiętą w tył głowy głównego bohatera. Można na to różnie popatrzeć i wiele wskazuje na to, może inaczej, może od drugiej strony. Ciężko jest obalić ten temat, bo on się tak w tej chwili trochę przewija, trochę na pograniczu świata nauki i świata science fiction, ale on się ciężko przebija w tym sensie, że jest mnóstwo sceptyków, którzy mówią tak naprawdę nie wierzę. Ale na poziomie argumentów to nikt poważnej dyskusji, która by tę koncepcję obaliła w zasadzie do chwili obecnej nie podjął, co jest troszeczkę niepokojące, bo może świadczyć o tym, że rzeczywiście no my jesteśmy jakąś taką już kolejną wersją wydarzeń. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo tak widzę, że troszeczkę odpłynąłem na bok. Dziękuję Ci bardzo. Tak. Bo właściwie ja chciałem Państwu opowiedzieć o takim swoim własnym, można powiedzieć, procesie, który na kanwie tej mojej pracy z newsami i tego dociekania, co to znaczy, że one są wiarygodne, czy to jest tak, że możemy programować, jak do tego podejść tak naprawdę, doszedłem w pewnym momencie do takiej konkluzji, że w ogóle nie jest istotne, no tak trochę uproszczę w tej chwili, to może niektórych zbulwersować, ale w pewnym sensie w ogóle nie jest istotne, czy ta wiadomość jest prawdziwa w takim sensie, czy było jakieś wydarzenie, czy ono zostało właściwie zinterpretowane, czy zostało wyjęte z kontekstu, czy nie. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko trochę to jest tak, że znakomita większość ludzi nie widzi tego na tym poziomie, w związku z powyższym nie mogę powiedzieć, że każdy sobie wybiera, czym się programuje. Bo no, nawykowo jesteśmy programowani tą popkulturą masową i mediami głównego nurtu. Natomiast w zasadzie konkluzja, do której ja doszedłem i o tym chcę Państwu powiedzieć, jest taka, że można sobie wybrać, czym się programujemy. I można sobie wyobrazić, obok tego, co jest przekazem mediów głównego nurtu, kompletnie inny przekaz. Tak zresztą jest, jeżeli chodzi o podział tych newsów alternatywnych i głównego nurtu. I po prostu jedne nas programują na pewien rodzaj rzeczywistości, inne nas programują na inny rodzaj rzeczywistości, ale istotą rzeczy jest to, że my się w ten sposób programujemy. Możemy się programować do dobrych rzeczy i możemy się programować do kiepskich rzeczy. Ale tak naprawdę dążę do tego, żeby Państwu powiedzieć, że mamy wybór, jeśli chodzi o to, czym się programujemy. Ale teraz, żeby troszkę bardziej Was przekonać do tego, że nasz mózg jest takim narzędziem no, szalenie podobnym do komputera w gruncie rzeczy, to chciałem Wam kilka rzeczy. Ja tu mam taką, przepraszam, prezentację nie do końca do tego celu, ale coś próbuję z niej wyjąć. Okej, to znaczy tak. Takie kilka podstawowych informacji o mózgu, to tylko tak chcę zaznaczyć, bo pewnie Państwo o tym wiecie, że jest prawa półkula, lewa półkula, prawa tak zwana męska, lewa tak zwana żeńska. One się kompletnie różnią funkcjonalnie. To jest czytelne? Da się to przeczytać, czy nie? Okej. Okay. To one się kompletnie różnią funkcjonalnie od siebie i mamy taką strukturę, o której jak ja sobie na nią patrzę, to sobie myślę, to jest konstrukcja intelektualna. Ktoś dokonał takiego podziału, to jest bardzo logiczny podział na lewą i na prawą stronę. Bardzo logiczny podział w sensie funkcjonalnym. To jest spójne po tej stronie i to jest spójne po tamtej stronie. Ja sobie pomyślałem, aż dziw, żeby matka natura była tak symetryczna. To jest bardziej cecha jakiegoś rozumnego intelektu, który to w ten sposób, a nie inny, zaplanował. Przynajmniej ja to w ten sposób zacząłem postrzegać. Doskonale Państwo wiecie o tym, że mamy ten umysł podświadomy i umysł świadomy. Gdzieś tam proporcje pomiędzy jednym i drugim pewnie nawet jeszcze wyglądają gorzej niż tutaj. Pewnie wielu z Państwa zna wykłady Bruce'a Liptona. On twierdzi, że tak naprawdę 95%
naszego działania jest kierowane tym umysłem podświadomym, a tylko 5% naszego działania jest kierowane umysłem świadomym. W związku z powyższym, jeżeli sobie wyobrazimy, że ten świat podświadomy, do którego mamy bardzo ograniczony dostęp, jest takim twardym dyskiem, na którym się zapisują różne informacje, no to znowu się pojawia dokładnie taka analogia pomiędzy naszym umysłem, naszym mózgiem właściwie, a komputerem, który, jak wiadomo, można zainfekować mnóstwem różnych dziwnych informacji i nawet niekoniecznie ich użytkownik będzie wiedział, że one są. One się w różnych sytuacjach aktywują, do tego dojdziemy, w jakich sytuacjach się aktywują. Ale chcę wam opowiedzieć o tym moim myśleniu, dlaczego się tak się uparłem, jak gdyby, że to się daje zaprogramować, że przelecę kawałeczek dalej. O, okej. Bo jak sobie popatrzycie, bardzo ciekawym tematem i moim zdaniem inspirującym jest zdać sobie sprawę z tego, jak w bardzo ograniczonym zakresie my postrzegamy rzeczywistość, która nas otacza. To znaczy tak, po pierwsze jest tak, że mówi się o tych przysłowiowych 5 zmysłach, prawda? Wiadomo, że jest ich trochę więcej, ale z jakiegoś powodu nasza możliwość interakcji z tą rzeczywistością została ograniczona do pięciu zmysłów podstawowych, a są jeszcze inne zmysły, na przykład zwierzęta mają jeszcze inne zmysły, w związku z powyższym one istnieją z całą pewnością i pewnie jest ich dużo więcej niż to, co jest tutaj wypisane. Tylko z jakiegoś względu nasze możliwości zostały ograniczone akurat do 5. Mało tego, zostały ograniczone do 5, to jeszcze te zmysły są same w sobie, jak gdyby mają założone takie filtry, prawda? Bo z jakichś tam powodów słyszymy tylko w jakim zakresie, z jakichś tam powodów widzimy tylko w jakimś tam zakresie. Czyli istnieje od razu w domyśle cały obszar rzeczywistości, który jest poza tymi zmysłami i my po prostu nic o nim nie wiemy. Czyli zaczynamy patrzeć na tą rzeczywistość, którą widzimy, przez małą dziurkę od klucza. Jak mała jest ta dziurka od klucza, to jest coś takiego jak skala promieniowania widma elektromagnetycznego, czyli mniej więcej wszystko, co jest w chwili obecnej znane nauce, gdzie tutaj są długie fale, a tutaj są fale gamma. To jest wykładnicza skala, nie, bynajmniej nie liniowa, w związku z powyższym tak naprawdę trzeba myśleć o niej w dużo większej skali. I tutaj w samym środku jest taki wąski paseczek, który jest napisany visible, i to jest jak gdyby dokładnie ten moment, który my widzimy swoimi oczami. Tyle. Na wykładniczej skali. Czyli znowuż jest coś takiego, że patrzymy na tę rzeczywistość upiornie maleńką dziurką od klucza, kilkoma limitowanymi zmysłami. No i znowuż, jakby na to popatrzeć okiem kosmity, no to on by się zapytał, ale właściwie dlaczego? No bo z punktu widzenia takiego naszego intuicyjnego wyobrażenia ewolucji i rozwoju, to tego typu nasze możliwości powinny się jakoś dużo bardziej harmonijnie rozwijać ze sobą. Dlaczego mamy tylko tych 5 zmysłów? Dlaczego one są jakoś ograniczone? Dlaczego widzimy tylko tyle, a wiemy już, że jest dużo więcej? I właściwie jakim prawem mamy dostęp do tej informacji? I no bo właśnie nie powinniśmy go mieć. No bo jeżeli, bo znowuż, jeżeli jest tak, że jesteśmy w stanie w drodze rozwoju naszego umysłu, intelektu, nauki, technologii stwierdzić, że jest coś, czego nie widzimy, no to znowuż powstaje takie pytanie, tak jak sobie wyobrażam poziom rozwoju, znaczy rozwój zwierzęcia, to zwierzę nie ma dostępu do informacji o czymś, jak gdyby, które są poza jego polem postrzegania. Jeżeli my jesteśmy w stanie dotrzeć informacją, stworzyć sobie jakieś modele wirtualne, czegoś, o czym nie wiemy, to dla mnie jest to bardzo mocno napiętnowane podejrzeniem, że cały czas myśląc o naszym mózgu, myślimy o czymś, co jest aparatem do programowania dokładnie takim samym jak komputer. W ogóle tak trochę chciałem podkopać waszą wiarę tak naprawdę w naszą głowę i w nasz umysł. I jeszcze chciałem wam opowiedzieć takie rzeczy. Nasz umysł ma na przykład taką dziwną właściwość jak próbkowanie. To jest dosyć wstrząsająca historia. Powiem szczerze, sprawdzałem to w kilku źródłach naukowych. Rzeczywiście jest taki temat jak próbkowanie umysłu, bo okazuje się według eksperymentów robionych przez bardzo szacowne neurologiczne, że tak powiem, stowarzyszenia i uczelnie, nasz umysł nie ma możliwości postrzegania ciągłego tego, co się dzieje wokół nas. Tu był przedtem taki. O, tu jest coś takiego, że umysł świadomy, czyli to, co my postrzegamy, wiedząc o tym, że postrzegamy, ma
cokolwiek by to nie miało znaczyć, ma procesor, który jest w stanie identyfikować dwa bądź trzy wydarzenia jednocześnie i to się przelicza na 2000 bitów informacji na sekundę. Umysł podświadomy, czyli ten, który w myśl koncepcji, do której chcę Państwa trochę zainspirować, w dużej mierze nami steruje różnymi programami, których nie jesteśmy świadomi, ma wielokrotnie wyższą możliwość przerobową, bo tutaj się mówi o 4 milionach bitów informacji na sekundę. Więc tak jak dążę do tego, żebyśmy przestali za bardzo wierzyć rzeczywiście w to, że nasz umysł jest panaceum na rozumienie tej rzeczywistości, to już idę dalej, tylko pozwólcie mi wrócić do... Okej, próbkowanie. Więc właśnie dlatego, że ten procesor świadomy ma taką małą wydolność, te 2000 bitów, to on nie jest w stanie jakby sobie poradzić z ilością informacji i impulsów, które docierają na nas na bieżąco. Wszystkich razem. W związku z powyższym ma taką dziwną, trefną właściwość, że rejestruje krótkie odcinki czasu do 180 milisekund, a właściwie wyższych nie rejestruje. On sobie składa rzeczywistość z tych 180 milisekundowych odcinków czasu, ale składa sobie, to jest znowuż pojęcie dosyć, powiedziałbym, eufemistyczne, bo on po prostu uśrednia. On sobie bierze ileś tam tych próbek, takich sampli, które sobie pobiera krótkich, z grubsza rzecz biorąc widzi, jaka jest linia rozwojowa. Jeżeli coś tam się nie zgadza, to się odwołuje do doświadczeń przeszłości swoich, bo ma to wszystko na twardym dysku dokładnie skatalogowane i szybkość dostępu ma dużo, więc się sprawdza. I jak nie wie, dlaczego mu coś nie pasuje i znajdzie coś takiego w przeszłości, to od razu natychmiast automatycznie myśli, że to jest to samo. No dokonuje tego typu uproszczeń i uśrednień. I to jest rzeczywistość, którą my postrzegamy. Ona jest dokładnie tak uproszczona i uśredniona. I co gorsza, w niektórych sytuacjach eksperymentalnych umysł się odwoływał aż do 10 sekund wstecz, szukając jakichś prób, wzorców do porównania i do odniesienia. Więc znowu sobie pomyślcie o tym, to jest maszyna, która kombinuje. To nie jest to, że my widzimy tak, jak siebie widzimy. My widzimy siebie poprzez maszynę o tych wszystkich ograniczeniach, o których Państwu mówię, która jeszcze w dodatku tak naprawdę działa z taką czkawką, to 180 milisekund. Czy to widać w praktyce? Widać to w praktyce. Widać to w praktyce, dlatego że to próbkowanie daje oczywiście niespójny obraz, prawda? To próbkowanie powoduje, że gubimy pewne informacje. Takim typowym przykładem, który pewnie wielu z Państwa doświadcza, że jesteście w kinie, oglądacie jakiś film i irytują Was błędy scenariuszowe, bo jest coś po prostu absolutnie niekonsekwentnego, bo ktoś czegoś nie dopatrzył. I sobie człowiek myśli, kurczę, nie można było jednego faceta posadzić przed tym filmem, żeby to obejrzał przed montażem i wyczyścił porządnie. Nie, nie można, dlatego że okazuje się, że nawet cała zbiorowość ludzka jest w stanie się załapać jak gdyby na ten sam błąd próbkowania. Ja mam osobiście takie doświadczenie, które mnie przekonało do tego, że to rzeczywiście istnieje i boli. Otóż przed laty się zajmowałem działalnością pod tytułem agencja reklamowa. Tak. I robiliśmy takie wielkopowierzchniowe manewry. Kierunkowe. I kiedyś pracowaliśmy dla takiego centrum handlowego w Warszawie, ono się nazywa Arkadia. Wydrukowaliśmy dla nich banery i powiesiliśmy te banery w mieście na różnych ścianach, spektakularnie. Wisi taki baner, jeden, Arkadia, 3 minuty, strzałka. Miesiąc wisiał, po miesiącu dzwoni mój kolega, mówi, słuchaj, to jest twój baner tam przy cmentarzu, przy Powązkach. Ja mówię, mój. A dlaczego tam jest napisane Arkadia? Ja mówię, chyba sobie jaja robisz, nie? Wsiadłem w samochód, pojechałem, tam było napisane Arkadia, rzeczywiście, na wielkim banerze, który wisiał na wielkiej ścianie. I teraz sobie pomyślałem tak, nie zobaczył tego grafik, który robił ten projekt, nie zobaczyłem tego ja, zatwierdzając ten projekt, nie zobaczyły tego dziewczyny z działu marketingu od klienta, które zatwierdzały ten projekt, nie zobaczył tego kierownik, który zawsze na końcu akceptował jakby projekty, nie zobaczyli tego chłopcy alpiniści, którzy wieszali ten baner na miejscu. Nikt tego nie zobaczył. Po miesiącu zadzwonił mój kolega, który to zobaczy. I to jest jak gdyby taki moment, ale skąd to się bierze? Pewnie znacie coś takiego. A jak nie znacie, to poznajcie. Czyta się? Czyta się. Prawda? Więc tak, próbkowanie, dobrze. Próbkowanie... Dobra, to już wystarczy może na ten temat. Już Was trochę zniechęciłem do wiary w umysł własny. Tą zabawkę to pewnie znacie, nie? Generalnie znacie? No właśnie. Komu się kręci w prawo? A no właśnie, nie?
To jest tak zwany GIF, prawda? Tu nie ma żadnej manipulacji. To po prostu jest tak zrobione, jak jest zero jedynki, które tam jak gdyby za tym stoją. I to, że my to widzimy w różny sposób, mało tego, jesteśmy w stanie odwrócić to, jak się dobrze skupić się, są różne techniki, prawda? Niektórzy robią zeza, można spowodować, że to się będzie obracało w drugą stronę. Dobra, więc okej, to jeśli chodzi o umysł, to tak. Teraz tak. Trochę wam starałem się obrzydzić mózg, to jeszcze teraz tak, bo mówimy w tej chwili o potencjalnej możliwości programowania naszego mózgu i że to trochę podobnie wygląda jak z komputerem. Jest jeszcze ciało. Ciało się też świetnie programuje. Bardzo ci dziękuję. Ciało się też, nie, ty pokazałeś mi dwa, powinieneś pokazać mi trzy. A, trzy mi pokazałeś. Aha, no dobrze. Ciało. Ciało, jak wiecie, się składa w 70% z wody. Wszystko się na tej planecie składa w 70% z wody. Warto by się zastanowić, dlaczego. Powierzchnia tej planety też jest pokryta w 70% wodą. Kojarzycie taką postać jak Masaru Emoto? Tak, ale wiele osób, ile osób nie kojarzy, może tak zapytam. A, okej. Okay. To ja tylko tak w skrócie, w takim razie dla tamtych dwóch czy trzech osób. Nie? To był taki fajny Japończyk, który się zajmował programowaniem wody i robił... Ty... Robił zdjęcia? Tak, robił zdjęcia kryształów, wiesz, no to super, okej, okay, dobra. Więc mamy takiego Masaru Emoto z tym całym jego konceptem wody, który bardzo wyraźnie świadczy o tym, że woda się daje programować emocjami. Prawda? Ja sobie to tak wyobrażam, że nasze ciało, te 70% jakby wody, które jest, napisuje ten język programowania, który się dokonuje na poziomie ciała i to są emocje. Tak sobie to jestem w stanie wyobrazić. Pewnie jak kojarzycie Masaru Emoto, to pewnie kojarzycie, on zrobił taki na swój sposób koszmarny eksperyment z ryżem, prawda? Że były dwa słoiki ryżu i do jednego słoika się mówiło, kocham cię, jesteś cudowny, a do drugiego się mówiło, jesteś B i obrzydliwy. I faktem jest, że ten drugi już po pewnym czasie zaczął gnić. Wiem, sprawdziłem to, bo nie wierzyłem w pierwszej chwili, zrobiłem ten eksperyment, gnije. Jak gdyby nośnikiem tej całej emocjonalnej informacji jest cały czas woda w tym wszystkim, prawda? Strach pomyśleć, co się dzieje z naszymi dzieciakami, co się działo z nami, jeżeli mieliśmy takie doświadczenie rodziców, którzy nam ciągle mówili, jesteś do dupy, nie poradzisz sobie i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest te same 70% wody, prawda? I to jest tak naprawdę w pewnym sensie ten sam procent gnicia, który w tym ryżu zaistniał. Więc wydaje się, że jesteśmy programowalni i tu, prawda? Można mówić software, hardware, to już można do tego podejść, to już trochę przewrotnie oczywiście, nie? Ale... Okej, okay, nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, z mojego punktu widzenia doszliśmy do punktu, w którym możemy sobie hipotetycznie założyć, że mamy ciało jako biokomputer, który obsługuje nasze emocje i mamy umysł jako biokomputer, który mamy, no mówi się potocznie, prawda? Wbij sobie do głowy, prawda? Jest coś takiego, wbij sobie do głowy, zapisz sobie to raz dobrze w głowie. Jest w tym jakaś, moim zdaniem, głębsza analogia. No jeżeli przyjmiemy taką hipotezę, że umysł działa trochę jak komputer, to teraz spróbujmy popatrzeć na otoczenie, w którym my się rozwijamy z takiej właśnie perspektywy. To znaczy, że jest maszyna, którą się da zaprogramować. Generalnie wydaje mi się, ja nie jestem... Okej, wydaje mi się, że mamy takie trzy obszary podstawowe, jeżeli chodzi o źródła tego programowania, które można wyróżnić, prawda? To znaczy możemy być w jakiś sposób genetycznie zdeterminowani, chociażby dlatego, że rodzą się dzieci, które mają różne genetyczne wady i trzeba dopuścić tego typu możliwość i to wpływa niewątpliwie na ich możliwości rozwojowe. Jest coś takiego, to chciałem przywołać, znowuż nie wiem na ile Państwu znana koncepcja Ruperta Sheldrake'a, pól morfogenicznych, żeby znowuż, bo tak z czasem jesteśmy krótko, to ja tylko zasygnalizuję temat. Jest taka bardzo ciekawa koncepcja, Rupert Sheldrake, gorąco polecam. Są polskie książki i są jego wykłady na YouTubie.
Ona zakłada istnienie pewnego pola informacji, które jest dostępne właściwie dla przedstawicieli każdego gatunku. I w tym polu informacji są zapisane troszeczkę jak w kronice Akaszy. Po prostu są zapisane wszystkie możliwe informacje, które się tyczą tego gatunku. Wszystko, co się wydarzyło i poniekąd wszystko, co się wydarzy. I teraz, idąc tą teorią Sheldrake'a, to jest tak, że każdy z nas, każdy przedstawiciel każdego gatunku w ramach swojego rozwoju podpina się pod to pole i to pole kształtuje pewne jego cechy i możliwości. W związku z czym jest to coś innego niż genetyczna, wpływ genetyczny, ale jednocześnie jest to coś, co chciałbym wydzielić z tej całej reszty. Z tej całej reszty, czyli tak naprawdę z naszego otoczenia. I to nasze otoczenie, tak hasłowo, tutaj gdzieś jest chyba opisane, prawda? Okay. No bo to są źródła programowania nas, czyli uczenia nas, jak mamy postępować. Na pewno nie wszystkie, ale generalnie wiadomo, że zaczyna się od rodziców i od wzorców wychowania, poprzez szkołę, religię, media, kultura, autorytety i wzory. A, tu się pojawił Ash. A to ciekawe, kojarzycie taki temat jak eksperyment Asha? To taki eksperyment z psychologii społecznej, dawno temu wykonany, już nie pamiętam ile lat, ale kawał czasu temu, który polegał na tym, że przedstawiono tym, którzy brali udział w eksperymencie, odcinki różnej długości. Nie? I oni mówili, który, i jeden był taki do porównania, nie? I tam z trzech różnych odcinków mieli powiedzieć A, B, C, który jest tak na oko najbardziej równy z tym wzorcowym. No i tam ten eksperyment trwał i wszyscy mówili, że ten i wszyscy byli zgodni co do tego. W pewnym momencie pojawiła się inna plansza z innymi odcinkami i tam się zmienił trochę skład jak gdyby osób i było tam kilka podstawionych osób, które uparcie twierdziły, wskazywały zupełnie inną odpowiedź, prawda? Czyli mówiły, że odcinek, który był ewidentnie dużo mniejszy od tego wzorcowego jest tak naprawdę tej samej długości co ten wzorcowy. Nie? I nagle się okazało, że tylko 25% ludzi pozostało przy swojej zdroworozsądkowej ocenie, że to nie, że to jest niemożliwe. Że widać, że to jest zupełnie inny ten. A cała reszta uległa temu, że ileś tam osób przed nimi powiedziało nie, to jest to samo. To jest to samo. Nie? I oni, no dobrze, to jest to samo. Nie? To jest taki eksperyment, który się przywołuje jako ilustracja konformizmu, ale znowu jak sobie to przełożymy na wzorce, autorytety, prawda? Jaka jest... No, wystarczy, że ktoś, kto występuje w roli takiego wzorca i autorytetu, konsekwentnie będzie utrzymywał, że czarne jest białe i 75% ludzi w pewnym momencie powie, dobra, czarne jest białe, okej, okay. Prawda? Zaprogramowanie, takie no, trudno z tym dalej dyskutować. Można popatrzeć na to zaprogramowanie z jeszcze zupełnie innego kąta. Nie? Jest taki temat jak powiedzenia i mądrości ludowe. Ja kiedyś napisałem na ten temat pracę i w tej chwili już trudno mi przywołać wszystkie przykłady, które tam miałem, ale odkryłem, na czym polega mądrość powiedzeń ludowych. Otóż ona polega na tym, że właściwie to są powiedzenia na sytuację A i są powiedzenia na sytuację nieprawda, że A. I to jest coś takiego, że macie z jednej strony lepszy ryc niż nic, a z drugiej strony macie jedna jaskółka wiosny nie czyni. I teraz tak naprawdę od was zależy, czy wy pójdziecie tym rydzem, czy wy pójdziecie tą jaskółką, prawda? I zupełnie inną sytuację w tym momencie kształtujecie. Nie? I to, że się przywołuje pewne albo jaskółkę, albo rydza. No to jest też dokładnie taki moment, w którym przywołujemy pewien program, który przesądza. No bo powiedzenie ludowe to jest autorytet, prawda? Są pewne frazy utarte językowe, typu c'est la vie, takie jest życie, trudno, za komuny się mówiło, na układy nie ma rady. Złośliwi mówili, ale są sposoby. No. Jest cały temat teorii konspiracyjnych. Cały temat teorii konspiracyjnych. Nie wiem, czy wiecie, skąd powstało pojęcie teoria konspiracyjna. A, to znasz jeszcze wcześniejszą wersję, bo ja z kolei znam taką wersję, że generalnie być może to był pierwowzór. Natomiast w życie ona została wprowadzona przez CIA po zabójstwie Kennedy'ego.
bo tam był taki think tank po prostu powstał, co zrobić, że coraz więcej ludzi bezpośrednio po zabójstwie Kennedy'ego kwestionowało oficjalną wersję, bo ta oficjalna wersja, nie wiem czy Państwo wiecie, ale nie da się jej obronić, no, w żaden sposób, bo wynika z tego, że strzał był stamtąd, a trafienie było stąd. Nie? I ponieważ dużo ludzi kwestionowało tą wersję, to oni się zebrali do kupy, co z tym fantem zrobić, nie? I wymyślili, dobra, to teraz teoria konspiracyjna, wszystko to jest teorią konspiracyjną, to jest po prostu po pierwsze teorią, więc nie wiem, do widzenia, a po drugie konspiracyjną, no, bo jesteście porąbanymi konspiratorami, no i tyle. Zafunkcjonowało to, jak wiecie, genialnie, bo w tej chwili to funkcjonuje w języku potocznym i właściwie, jeżeli w trakcie rozmowy ktoś wam powie, to jest teoria konspiracyjna, to to właściwie zamyka temat, prawda? No bo to już nie macie żadnej możliwości, żeby powiedzieć, ale, bo on powie, nie, to jest teoria konspiracyjna, w ogóle wiesz, zapomnij, do widzenia, nie? Działa. Wojna z terroryzmem, osobny temat, to jest cały jeden wielki, wspaniały, gigantyczny program pod tytułem Jesteśmy w stanie wojny. Okej, okay, nie było z kim, mamy terrorystów. Jest wojna z terroryzmem, ten terroryzm się finansuje, wspiera i jakby ciągle się o nim mówi. W ogóle słowo nieznane jeszcze lat temu 40. Mamy pochodzi od hiszpańskiego tierra, od ziemi, czyli jest wojna z ziemią. O, proszę bardzo, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tylko po to, żeby ludzi po prostu wystraszyć i żeby ludzie szukali tak jakby wsparcia w rządzie. Nie? Ale to mówimy o programie w tym momencie, tak, prawda? Możesz to dokładnie zobaczyć jako program, który powoduje, że ludzie mówią o kochany mój rządzie, ja się boję, bo oni przyjdą i zabiją, to wiesz, to ja się już zgadzam, możesz mnie podsłuchiwać, możesz mnie podglądać, możesz mi szperać po kieszeniach, tylko zrób z tym porządek. Nie? Tak to działa, tak to działa. No. Teraz jest mnóstwo takich fajnych, negatywnych programów, to się nazywa w języku komputerowym malware, pewnie młodzież wie o tym, które się wszystkie razem mieszczą w kupie pod tytułem negatywne myślenie. Milion negatywnych wzorców. Taki facet, który się nazywa Mark Twain, nazywał Mark Twain, kiedyś napisał takie bardzo fajne zdanie, które brzmiało: moje życie się składa z miliona katastrof, z których prawie żadna się nie wydarzyła. I to jest kwintesencja negatywnego myślenia tak naprawdę, nie? No są pewne wzorce medialne, typu właśnie krew, przemoc i seks, które... Ja kiedyś ze swoim kolegą Darkiem Brzozowcem żeśmy taką grę planszową popełnili na temat nowej ekonomii. I tam żeśmy... rozgrywka była na planszy, ale była zaprzeczeniem koncepcyjnym monopolu tak naprawdę. I tam były zupełnie inne reguły ekonomiczne i nie było lichwy, i nie było banków, które zdzierają i była rozsądna dystrybucja dóbr. I graliśmy w tę grę, jak już żeśmy ją wymyślili i zaczęliśmy ją testować, gramy godzinę, drugą, trzecią, czwartą. Nie możemy jej skończyć, no bo nie ma przegranego w tym wszystkim, no bo i on się bogaci, i ja się bogacę i wychodzi na to, że nie ma tego, który dostaje w dupę. I tak w pewnym momencie tak patrzymy na siebie i Darek mówi, ty wiesz co, to nudne trochę się robić. Ja mówię, tak, nie? No bo właśnie, nie ma krwi, nie ma seksu, nie ma przemocy. Jak nie ma takich rzeczy, to my mamy od razu takie... Nie zauważamy tego tak naprawdę, nie? Dobrze, lecę dalej. Teraz wracam do mojego ulubionego tematu newsów. Nie wiem, czy wiecie, że... koniec? Nie. 5 minut jeszcze mam? Dobra. No dobra, niestety, musicie zorganizować, bardzo poproszę, drugą część mojego wykładu za rok i wtedy lecę. Nie wiem, czy wiecie, że generalnie to zostało zbadane i jest udokumentowane. Trochę mi szkoda czasu, więc nie będę grzebał tej planszy. Jest 6 koncernów, które w tej chwili zarządzają tak naprawdę wszystkimi newsami w tym naszym anglosaskim świecie. A tak naprawdę 2 agencje informacyjne, Reuters i AFP. Do widzenia. I wszystko to, co słyszymy w mediach głównego nurtu, pochodzi z tych 2 źródeł. Dlatego to jest zawsze tak uzgodnione i dlatego to jest generalnie rzecz biorąc tak zgodne i kulturalne. Bardzo fajne narzędzie do programowania. W pełni kontrolujemy to, co tam downloadujemy na ten twardy dysk. Jak gdyby, nie? Mało tego, że kontrolujemy, to jeszcze prowadzimy zabójczą selekcję. Ja jak byłem młody, to kiedyś miałem taki pomysł. Poprosiłem swojego kolegę, który pracował w papie, żeby mi określonego dnia wyniósł z tego papu wydruk wszystkich newsów, które w danym dniu do papu, do Polskiej Agencji Prasowej przychodzą. On to zrobił, już nie będę wnikał w to jak, bo to było trudno, to było za komunę, to była tej średnicy rolka z drukarki. Ja tego samego dnia siedziałem przed telewizorem od świtu do nocy, wszystkie gazety spisywałem, wszystkie nagłówki, wszystkie tytuły. Nie? I potem sobie wziąłem, rozwinąłem ten wydruk kilometrowy i sobie mozolnie, flamastrem zaznaczałem wszystkie newsy, które tego dnia się pojawiły w eterze. Prawda?
Ile myślicie te newsy, które się pojawiły w eterze, ile stanowiły procentu tego wszystkiego, co było na tej rolce? No nieźle, 4. I to też, znowuż, prawda, ktoś dokonał tego wyboru. Ktoś dokonał tego wyboru, gdyby można było z tej samej rolki newsów przedstawić kompletnie inną wizję świata i rzeczywistości. To nie nic wspólnego z tymi 4%, które zostały wyjęte. To, że internet nas cenzuruje, to wiecie, nie będę tego... to też jak gdyby, jak tak, może pójdziemy dalej, może dojdę do jakiegoś... Kurczę, ja tu mam tyle tematów, no. Ja bardzo przepraszam, że tak nie przygotowałem na taką krótką wersję. Lecę, jeszcze chwilę, dobra, jeszcze lecę. Nie wiem, czy wiecie, że znowu ktoś to wyliczył i wybadał, że 70% budżetu Hollywoodu jest poprzez różne spółki zależne związane z CIA. I to nie tylko chodzi o to, że CIA potrzebuje kasę jak gdyby na swoje różne dziwne, czarne programy. Tu chodzi o to działanie w drugą stronę. To znaczy, o ile ta informacja jest trudna do sprawdzenia, mogę wam to powiedzieć jak każdy inny fake news, bo ja nie mam możliwości sprawdzenia tego. No, zostało to opublikowane w różnych źródłach w amerykańskiej prasie, ale może to jest fikcja. O tyle jest bardzo wiarygodną informacją są relacje różnych reżyserów i scenarzystów o tym, że CIA ingeruje w trakcie prac w Hollywoodzie w scenariusze. Że po pierwsze te scenariusze są akceptowane przez CIA, a po drugie są często też modyfikowane na życzenie tego typu agencji jak CIA. I to nie jest do końca teoria konspiracyjna, co wam opowiadam. Bo to jest nawet dosyć logiczny system postępowania, dlatego że Hollywood jest niesłychanie mocnym narzędziem programowania. Te filmy tak naprawdę, jak je zbierzecie do kupy, jak weźmiecie na przykład taką działkę jak filmy science fiction współczesne, to one wszystkie mówią to samo. Bardzo różny i mniej lub bardziej przekonujący sposób, ale scenografia jest taka sama, prawda? Czyli jeżeli się wprowadza wątek sztucznej inteligencji, to się go wprowadza w ten sposób, że jest sztuczna inteligencja, człowiek ją stworzył, ona się oczywiście w pewnym momencie zbiesiła, zaczęła tego człowieka eksterminować i na końcu się pojawia jakiś Clint Eastwood współczesny, który załatwia całą sprawę i ratuje ludzkość, prawda? I jest coś takiego, że ileż tam rzeczy, o których nam się w tej chwili nam się wydają jakąś taką przyszłością bliżej mglistą, one są już w tej chwili w jakiś sposób wprowadzane do naszej świadomości jako możliwość, chociażby przez kino typu Hollywood. Nawiasem mówiąc, te 5 filmów, które tutaj wymieniłem, one wszystkie się odnoszą do tego, że być może my jesteśmy w jakiejś tam rzeczywistości nie do końca takiej fizycznej i materialnej, jak nam się to kojarzy. I każdy z tych filmów pokazuje to inaczej. Ja gorąco was namawiam, gdybyście mieli ochotę sobie poszukać w internecie i obejrzeć. Otwiera głowę mocno. Dobra, ponieważ ja mam 5 minut, 3 już mam tylko minuty. Dobra, to ja właściwie chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz ważną. Moim zdaniem. Nie wnikając w szczegóły. Ja się tutaj skupiłem na czymś, może nie wyartykułowałem tego wyraźnie, ale skupiłem się na negatywnych programach tak naprawdę. No bo skoro mówię o mediach głównego nurtu, mówię o tym obrazie rzeczywistości, który nam jest wpłaczany, konsumpcjonizmie, zniewoleniu i tak dalej, i tak dalej. I to, co wam chciałem pokazać po drodze, że te programy są zapisane na różnych poziomach w nas wszystkich. Można by sobie powiedzieć, no dobra, chcę się od tego uwolnić, więc no to co, mam teraz wyszukiwać każdego programu po kolei i go się deprogramować? W ogóle niewykonalne. Życia by tak na to prawdopodobnie nie starczyło. Jest taki fajny zabieg z kilku systemów alternatywnych, medycznych, który polega na tym, że żeby coś, co jest szkodnikiem w organizmie wytłuc, to najłatwiej to jest zrobić, zmieniając środowisko organizmu na takie, żeby ten szkodnik nie miał szansy tam funkcjonować. I że to jest dużo lepszy zabieg niż punktowe atakowanie typu antybiotyk i operacja cokolwiek innego. I jestem głęboko przekonany, że w przypadku tej całej struktury tych negatywnych programów, które my mamy w siebie gdzieś tam zapodane, to dokładnie można na to spojrzeć w tych samych kategoriach. Otóż moim zdaniem każdy z tych negatywnych programów, o których mówię, ma w sobie taki, nazwijmy to umownie, kamerton,
który jest nastrojony na wibrację strachu. Jak znowuż popatrzycie na naszą planetę okiem kosmity, to cała ta cywilizacja jest zbudowana według paradygmatu strachu, prawda? My się musimy bać o przetrwanie, my się musimy bać o wojnę, my się musimy bać o choroby, my się musimy bać o to, że musimy przeżyć, zapłacić rachunki, nie ma roboty, wyścig szczurów, rynek pracy, bla, 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 bla. Tu wszędzie jest strach, prawda? To jest wszystko zbudowane tak, żeby utrzymać pewien poziom strachu. I teraz to jest trochę tak, jak właśnie, jak wiecie, jak się uruchamia programy, żeby je zainstalować na dysku, to się przyciska taki plik, który ma rozszerzenie exe, czyli execute, czyli wykonaj. Dokładnie taką samą rolę pełni strach, w którym żyjemy, i on powoduje, że te wszystkie programy, które w nas są, się w różnym nasileniu, w zależności od nasileniu tej wibracji strachu, aktywują. Więc odpowiedź, koniec, minuta, pół. Nie, żartuję, oczywiście, nie, chcę na tym skończyć. Tak naprawdę, moim zdaniem, to, do czego namawiam was serdecznie, żebyście pomyśleli, czy nie chcecie w tę stronę podążyć, to jest tak naprawdę skupić się na tym, by się uwolnić od strachu. I teraz mówię to z takiej perspektywy, że sam na tym pracuję od pewnego czasu i mam jakieś tam swoje osiągnięcia w tym zakresie. Na pewno wyciszyło mi to już w tej chwili bardzo dużo negatywnych programów. Widzę to. Widzę to w sposób zmierzalny i wiarygodny, bo miałem duże problemy ze zdrowiem i z tego tak naprawdę wyszedłem, dokładnie idąc tą drogą, eliminując strach, który gdzieś tam sobie wyczytałem za tym, co się działo z moim organizmem. I że to jest tak naprawdę jedyny i najprostszy zabieg, który możemy zrobić. I nie opowiem wam w tej chwili, co mam do powiedzenia na temat tego, jak się od tego strachu uwolnić. Następnym razem to zrobię, bo jestem w trakcie, ale zostawiam wam to jako inspiracja do pomyślenia, że może to jest najprostszy sposób i czy osiągniecie to zaufaniem do Stwórcy, czy osiągniecie to jakimś resetem swojego własnego umysłu, bo tak też się czasami udaje, niektórzy to robią psychodelikami na przykład i też mają dokładnie taki moment, że się uwalniają od strachu. Czy osiągniecie to jakimś swoim aktem wiary w coś? Czy osiągniecie to wyborem miłości na takim głębokim, egzystencjalnym poziomie? A myślę, że to jest tak naprawdę najlepsze narzędzie, które jest do zastosowania w tej sytuacji. To już jest wasz wybór i wasze poszukiwania. Bardzo przepraszam, że się tak nie zmieściłem w czasie, jak się chciałem zmieścić. Jeśli mogę, tak. Którą pan poruszył o hologramie. Tak. To jest teoria w ogóle z fizyki kwantowej, która jest niesamowicie rozbudowana i nie są żadne bajki, bo to jest fakt naukowy. Mm-hmm. Natomiast też nie chcę o tym dużo mówić, bo siedzę z tym kilka lat. Jest taka strona, są 6-godzinne warsztaty po polsku, od niedawna to na tym filmie, nazywa się holographicuniverse.pl. I tam znajdziecie to, o czym pan mówił, Bruce Lipton, naukowiec, lekarz, placebo, nocebo, wpływ tego, ja powiem, że to wszystko, czego pan nie zdążył powiedzieć, między innymi. To jest bardzo wartościowa strona. Bardzo proszę powtórzyć jeszcze nazwę. holographicuniverse.pl. To jest amerykański materiał, 6-godzinny, przetłumaczony na polski, napisany. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy na następnym forum, na które zapraszamy. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno będzie. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję.